Boże Narodzenie to dla mnie najważniejsze święta. Pochodzę z małej miejscowości, chodziliśmy z kolegami od domu do domu, kolędowaliśmy. Ten okres wspominam bardzo fajnie, opowiadał na antenie TVP Info Zenek Martyniuk, który zdradził, że jak był dzieckiem, bał się świętego Mikołaja. To był dziadek, który nakładał kożuch na lewą stronę, dostawałem dużo cukierków. Jak miałem 7 czy 8 lat, dostałem pierwszą gitarę, wspominał. Podkreślił, że święta zawsze spędza w rodzinnym gronie.